Witam serdecznie. Powiem Wam dzisiaj parę słów na temat dbania o piersi podczas karmienia piersią. Od razu powiem Wam, że ja nie jestem żadnym lekarzem, nie jestem położną i tak dalej, więc no nie jestem po prostu żadnym ekspertem w tej dziedzinie. Natomiast powiem Wam, że jak byłam w ciąży, to trochę, można powiedzieć, olałam ten temat w cudzysłowie, bo myślałam, że jakoś to będzie. A potem się okazało, że właśnie nie było jakoś to będzie, tylko trzeba było jakoś się po prostu zmierzyć z tym tematem. Może się zapnę. Dobra. W każdym razie taki filmik w momencie, kiedy potrzebowałam tych informacji na temat, jak dbać o swoje piersi podczas karmienia piersią. Taki filmik myślę, że bardzo by mi się przydał w tamtym czasie. I te moje spostrzeżenia to są moje osobiste spostrzeżenia i też no nie musicie się tak w 100%, nie wiem, w ciemno nimi kierować, bo też wiadomo, każda kobieta jest inna i może to wyglądać u każdej kobiety inaczej. Ale dobra, przechodzimy już do rzeczy. Jeśli chodzi o karmienie piersią, to wyczytałam jakiś czas temu, że dobrze jest hartować piersi już przed porodem, żeby te brodawki się jakoś tak bardziej właśnie zahartowały, wzmocniły, żeby później to karmienie piersią było bardziej skuteczne i mniej bolesne. Natomiast druga niby szkoła mówi, jakby odradza to, ponieważ w jakiś sposób drażniąc te brodawki możemy wywołać sobie przedwczesny po prostu poród. Ja oczywiście tego nie robiłam, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Po porodzie bardzo istotne jest jak najszybsze przystawienie dziecka do piersi, jeżeli oczywiście chcemy karmić piersią. Jak najczęstsze i jak najwcześniejsze przystawianie dziecka. Na początku mogą być dosyć spore problemy z przystawieniem, no bo jeżeli robimy to pierwszy raz, no to nie wiemy, w jaki sposób należy to wykonać. Zwłaszcza, że no wiadomo, po porodzie te piersi są no pełne mleka, obrzmiałe i tak dalej, a dziecko no jeszcze nie umie, że tak powiem, prawidłowo się przystawić. Uważam, że w każdym szpitalu powinna być co najmniej jedna, jak nie więcej, pani, która zajmowałaby się po prostu doradztwem laktacyjnym. Niestety w moim szpitalu takiej osoby nie było. Z tego, co się orientowałam, to można sobie taką panią zamówić do domu. Jest to koszt od 100 zł powyżej za godzinę takich lekcji. I to jest do przemyślenia, jeżeli ktoś, nie wiem, rozważa karmienie piersią i chce to jak najlepiej robić, to myślę, że jest to godne polecenia. Ja natomiast nie zdecydowałam się na taką panią. Po części trochę teraz żałuję, bo na pewno by to przebiegło sprawniej i szybciej. Szybciej po prostu bym nauczyła się tego sprawnego przystawiania dziecka do piersi. I tak. I przechodząc już do kwestii samego karmienia, jeżeli mamy na początku problemy z przystawianiem dziecka, ponieważ na przykład mamy płaskie brodawki i nie wiemy, jak sobie z tym pomóc, to możemy nabyć różnego typu kapturki, czy też nakładki na brodawki. Ja akurat mam... Pokazuję Wam przykładowe. Ja osobiście miałam z innej firmy, natomiast nie będę Wam ich pokazywać, bo one w wyniku po prostu używania, mycia i tak dalej, no nie wyglądają tak estetycznie jak tutaj te w opakowaniu. Są to takie nakładki z takiego jakby elastycznego dosyć silikonu. Z różnych firm, ja tutaj nie sugeruję żadnej konkretnej firmy, z różnych firm. Czasami w opakowaniu jest jedna taka, ale zazwyczaj są dwie. Zazwyczaj mamy dwie takie nakładki i je po prostu przystawiamy, przykładamy do brodawki. Oczywiście trzymamy je cały czas paluszkami i wtedy dziecko może sobie łatwiej jakby zasać tą brodawkę. Na początku
Powiem Wam, że można robić po prostu tak, że całe karmienie z takimi nakładkami, a można też robić tak, że tylko przez pierwsze kilka minut z tą nakładką, a później jak już ta brodawka bardziej się właśnie ukształtuje i wyciągnie jakby, to wtedy tą nakładkę zdjąć i podać samą pierś już tak przygotowaną właśnie dziecku. Tutaj mamy akurat to niebieskie, to jest pojemniczek na te nakładki, żeby można było łatwiej tą higienę jakby zachować. One są właśnie silikonowe, te nakładki. Coś takiego w moim przypadku się sprawdziło, więc uważam, że można coś takiego wypróbować, jeżeli nie dajemy sobie początkowo właśnie rady z przestawianiem prawidłowym, ponieważ prawidłowe przestawianie powoduje to, że po pierwsze dziecko się bardziej naje, ponieważ te kanaliki mleczne będą jakby masowane w odpowiednich miejscach i też jakby wypływ tego mleka będzie większy, nie będzie nigdzie zatamowany, bo jeżeli ta brodawka jest bardziej płytko jakby złapana przez dziecko, no to mogą jakieś różnego typu zastoje się pokarmu tworzyć, co nie jest dobre ani, no zwłaszcza dla nas, ale dla dziecka również nie jest dobre, bo w ten sposób wypija mniej mleka. Czyli to powiedziałam. Teraz jeżeli chodzi właśnie o przestawianie dziecka, no to wiadomo, że najlepiej przestawiać jak najczęściej. Ja sobie na początku tak myślałam, że jak zrobię trochę przerwy, to te brodawki się trochę podgoją, no bo powiem Wam, że właśnie prawidłowe przestawianie do piersi powoduje, że to karmienie nie jest aż tak bolesne na samym początku, no bo wiadomo, każda kobieta ma inną wrażliwość, inne odczucia bólowe, inny próg bólowy, w ten sposób. Nie każdego może to boleć, mnie natomiast na początku to bolało i prawidłowe właśnie przestawianie minimalizuje ten początkowy ból. I im częściej przestawiamy to dziecko do piersi, tym te piersi się szybciej hartują. I w związku z tym, no po prostu szybciej nas przestaną jakby boleć, no mówiąc tak najbardziej ogólnie i prosto. Jeszcze jeżeli na przykład zauważymy, że nasze piersi są podrażnione i że jakieś tam krwawienie się delikatne dzieje na nich, to no niektóre położne twierdzą, że należy wtedy sobie zrobić przerwę z karmieniem. Ja natomiast uważam, że nie należy tej przerwy robić. Oczywiście no wiadomo, że nie leci nam krew, nie wiem, wiadrami czy coś takiego, no bo to już by była jakaś poważniejsza sytuacja. Natomiast jeżeli jakieś tam delikatne, minimalne, to uważam, że nie powinno się przerwać karmienia, ponieważ wtedy no te piersi no nie są już tak hartowane regularnie i po prostu dłużej nam zajmie czasu. No po prostu to hartowanie tych piersi, najogólniej mówiąc. Więc jeżeli już mamy te piersi podrażnione, to oczywiście trzeba byłoby jakoś o nie zadbać. Mam tutaj kilka preparatów i mam tutaj jeszcze takie przydatne akcesoria jakby. I tak, pierwszy preparat, no właściwie to jest lek. Bepanten, jest to maść. Jest to produkt, który występuje w postaci maści lub też w postaci kremu. Kiedyś krem Bepanten miał, wydaje mi się, trochę inny skład i w związku z tym nie trzeba było go zmywać przed karmieniem. Teraz natomiast krem Bepanten, ja trzymam teraz maść, natomiast miałam też krem, ale krem gdzieś mi się zapodział. Ale jeśli chodzi o krem, to zarówno kremu, jak i maści, znaczy zarówno krem, jak i maść Bepanten należy zmywać przed karmieniem dziecka. Czyli po prostu jak sobie nasmarujemy brodawki, to przed karmieniem dziecka zawsze musimy to zmyć. Takie jest zalecenie na ulotce. Kiedyś właśnie na ulotce kremu Bepanten, nie maści, było napisane, że można karmić z tym kremem, nie trzeba było go zmywać, ale coś widocznie albo w składzie się zmieniło, nie wiem, teraz w każdym razie trzeba zmywać. I tak,
Ta maść akurat tutaj ma 30 gramów i jest to substancja czynna deksopantenolum 50 mg na gram. Ta maść jest dosyć tłusta. Tak wygląda, ale bardzo łatwo się ją nakłada. Bardzo łatwo się ją nakłada, nie ma żadnego problemu z tym. Naprawdę serdecznie mogę tą maść polecić. Ona jest oczywiście, jak to maść jest tłusta, ma taki no, troszeczkę delikatnie nieprzyjemny zapach, ale to wiadomo, nie robi nam żadnej różnicy. Czyli tą maść i ten krem mogę serdecznie polecić. Krem jest oczywiście takiej kremowej, białej konsystencji, maść jest bardziej takiej żółtej, ma bardziej żółty kolor i taką bardziej tłustą konsystencję. To jest też opakowanie od maści. Kolejny produkt to był Flosslek Formam, preparat do pielęgnacji brodawek słodkowych. I ten tutaj ma w składzie lanolinę na pierwszym miejscu. Ten natomiast miał tą substancję czynną, którą Wam powiedziałam przed chwilą. I ten preparat nie zawiera barwników, alergenów i parabenów. On kosztuje około 12 zł, ta maść kosztuje około 15 zł, też w zależności od pojemności, bo ta akurat ma 30 gramów. Tak wygląda ten z Flosleku. No fajny taki aplikator. No i tak wygląda maść. Taka jest właśnie jakby żółta, lekko przezroczysta. Konsystencji maści, klejąca się lekko, o, coś takiego, tylko bardziej taka jest wodnista struktura maściowa, ale taka bardziej luźna, wodnista. To jest drugi preparat i trzeci preparat to jest z Medeli, jest to maść Purelan 100 i ona kosztuje najwięcej, bo za 7 gramów płacimy około 28 zł. Bardzo taka malutka maść. Aczkolwiek bardzo wydajna i ona jest bardzo gęsta, jest tak gęsta, że bardzo ciężko ją w ogóle wycisnąć stąd. O, i ona jest przezroczysta, jest bardzo klejąca się, też podobna do tej Flosleku, bo o takim żółtym zabarwieniu. Ja powiem Wam szczerze, że polecam wszystkie, natomiast najczęściej używałam tą. Ta miała swoje wady i zalety. Zaletą było to, że wydaje mi się, że dosyć szybko się goiły te brodawki. Natomiast wadą było to, że ona jest taka gęsta, że nie zawsze ta aplikacja na brodawki była przyjemna, takiej gęstej właśnie maści. I oczywiście no, też nie była nieprzyjemna, ale jakieś no, do przyjemności też nie zawsze należała ta aplikacja. Te trzy preparaty, właściwie jeszcze tu powinno właśnie dojść, powinien dojść krem Bepanthen. Bardzo serdecznie mogę polecić. I tak, jeżeli najczęściej stosujemy je w ten sposób, że po prostu po karmieniu bezpośrednio nakładamy, aplikujemy na brodawki i w ten sposób no, staramy się jak najdłużej, że tak powiem, chodzić po mieszkaniu, czy też nie zakrywać po prostu piersi, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście. I dobrze jest na przykład po prostu mieć, nie wiem, na przykład spodnie od piżamy i szlafrok na to. I jeżeli mamy taką możliwość, nie wiem, nie ma nikogo w domu, możemy sobie pozwolić na chodzenie bez góry, to wtedy po prostu w ten sposób chodzić, na przykład właśnie z rozchylonym szlafrokiem, żeby ta maść nie miała kontaktu, nie wiem, ze stanikiem czy z bluzeczką, żeby ona nam się nie wytarła po prostu. To po pierwsze, a po drugie właśnie też zaleca się takie jak najczęstsze chodzenie właśnie bez góry, żeby te piersi szybciej się wyleczyły, żeby te brodawki szybciej się po prostu wyleczyły na skutek takiego, nie wiem, niby wietrzenia, w cudzysłowie wietrzenia. Czyli to by były maści i kremy. Jeżeli już musimy sobie
gdzieś wyjść, no bo wiadomo, że trzeba, czy to do lekarza, czy gdziekolwiek, to warto jest mieć stanik, który miałby odpinane te miseczki. Tutaj, jeżeli mamy miseczki i mamy ramionczka, to zazwyczaj te miseczki są odpinane tutaj na styku z ramionczkami. Po prostu je odpinamy jedną miseczkę, odpinamy drugą miseczkę, możemy sobie karmić dziecko, nie musimy całego stanika zdejmować. I do stanika możemy sobie włożyć tego rodzaju wkładki laktacyjne. Wiadomo, żeby nam nic nie przemokło przez stanik. Stanik jest, stanik, biustonosz dobrze jest mieć z takiego właśnie przewiewnego materiału, żeby nam nie uciskał, broń Boże, bez żadnych push-upów, poduszek, nie wiadomo czego, luźniutki, dopasowany dobrze biustonosz, dosyć elastyczny, z takiego przewiewnego materiału w miarę możliwości. To są wkładki laktacyjne, to jest akurat wkładka z penatem. Ona tutaj jest taka właśnie milutka, dosyć taka grubawa, tutaj ma taką naklejkę, ją zdejmujemy i przyklejamy do staniczka i w ten sposób mamy ochronę przed przeciekaniem. Są też cieńsze te wkładki, na przykład właśnie z tego nuka. Te są o wiele bardziej cienkie w porównaniu z tą na przykład. Ale to w zależności od naszych upodobań, czy wolimy takie, czy wolimy takie. Najlepiej sobie kupić jak najmniejsze opakowanie, żeby wypróbować kilka różnych rodzajów, czyli coś takiego. I jeszcze taką fajną rzeczą są muszle, to się nazywa chyba muszle laktacyjne, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy gdzieś to było. Tak, muszle laktacyjne. Jest to też pewnego rodzaju ulga dla brodawek. One wyglądają... Ja miałam muszle laktacyjne najpierw z Medeli, a później miałam takie, ale one, powiem Wam, działają wszystkie podobnie. Mamy muszle laktacyjne zwentylowane, czyli tutaj one tak wyglądają i mamy tutaj z otworkami. I mamy muszle niewentylowane, czyli bez otworków. I mamy tutaj takie właśnie nakładki. I te nakładki po prostu przyczepiamy do muszli i sobie tak do staniczka wkładamy. I w ten sposób tutaj mamy oczywiście, tutaj nam wchodzi brodawka. Nadmiar mleka nam wycieka tutaj. I w ten sposób również możemy się ochronić przed nie wiem, przemoczeniem naszego ubrania i tak dalej. Ja tutaj żadnej konkretnej firmy Wam nie polecam, bo wszystkie uważam, że są podobne, ale też wszystkich nie testowałam, więc nie mogę Wam zrobić jakiegoś porównania super. I takie wentylowane czy tam niewentylowane muszle na pewno dają nam ulgę dla naszych brodawek. Chronią jednocześnie przed kontaktem piersi z ubraniem, to też jest bardzo ważne. Fajnie przywierają do piersi za pomocą takich właśnie silikonowych tutaj sztuk, silikonowych tych takich części. No i dzięki temu mamy też dopływ powietrza do tych piersi właśnie za pomocą tej wentylacji. Oczywiście mleko, które nam się tutaj zgromadzi, wylewamy, nie dajemy tego mleka dziecku. Także coś takiego też możemy sobie mieć. I koszt jest chyba około 20 czy około 30 zł, też w zależności od firmy. Właściwie to by było wszystko. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że przed karmieniem, jeżeli mamy te maści czy też kremy, które należy zmyć, to należy zmyć je wodą z mydłem, najlepiej takim dla dzieci, zwykłym. I właśnie delikatnie osuszyć i w ten sposób możemy po prostu przystąpić do karmienia. Im częściej się po prostu przystawia dziecko do piersi, tym szybciej te brodawki się hartują. W związku z tym, no potem już te wszystkie rzeczy będziemy mogli sobie po prostu odstawić, bo nie będą nam potrzebne i będziemy mogli cieszyć się karmieniem naturalnym naszego dziecka. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i tak jak powiedziałam, to są moje indywidualne odczucia i mam nadzieję, że okazały się dla Was pomocne. Pozdrawiam wszystkich, pa, pa!